I'm back. O Boże, jakby to dawno nie było. Tak wiem. Jej! Siostra mojej rodziny! Jej! Siostra rodziny! Wow, super! No. Jej! To nie Superman, ale okej. Siemaniska, z tej strony Beka i witam was w kolejnym holu zakupowym. Siemaniska, z tej strony Beka i witam was w kolejnym holu zakupowym. Tęskniliście się za mną? Z tej strony Beka i witam was w kolejnym filmiku holu zakupowego. Dzisiaj witam was w specjalu na 200 subskrypcji. No cześć. Siemaniska. O ja pierdolę, co oni tu wymyślili? Aha, bo, znaczy, bo to jest... Kurwa, ja chcę ten zestaw! Te ruchy taneczne, ta choreografia! Choreografia! Czy coś takiego? Ile masz mang? Tyle. Może, będę na konwencie! Siemańska, witam was na kanale Happy Baker. O boy! Nie mogę w to uwierzyć. Dzisiaj mija moja jakby pierwsza rocznica, tak jakby, bycie na tym kanale. Tak właściwie to kanał założyłam 21 czerwca bodajże 2015 roku i 6 dni później wrzuciłam swój pierwszy filmik. Potem rzuciłam chyba jeszcze 2 albo 1 i potem miałam długą przerwę. I dokładnie rok temu, 19 listopada 2016 roku, wrzuciłam filmik powracający z tej długiej przerwy. I od tamtego czasu dalej nagrywałam i nagrywałam i nagrywałam. Aż się w końcu doczekałam. Moja pierwsza rocznica! Boże święty. Z czego się jeszcze cieszę, to to, że około tydzień temu zdobyłam 4000 subskrypcji. O mój Boże! Dalej nie wiem za co to. Po prostu nie mogę w to uwierzyć, że w kilka miesięcy wybiło mi aż 4000. I to głównie jakby poszło zasługa dzięki mojemu serialowi, który się nazywa Otaku. Ponieważ dzięki niemu przybyło mi tyle wyświetleń i tyle właśnie was mi przybyło. Nie żałuję, naprawdę. Nie żałuję i nigdy nie będę żałowała tej decyzji, czyli założenia w 2015, 21 czerwca tego kanału. Nie żałuję i nigdy nie będę żałować tego, że znowu powróciłam do tych figurek. Nie żałuję, że znowu zabrałam się za ich nagrywanie. Nie żałuję tego, że zrobiłam ten pierwszy serial. Nie żałuję tego, że zaczęłam się z nimi robić customy. A jeszcze bardziej nie żałuję wczorajszego dnia, a mimo się tego jakby poszłam na konwent. I pierwszy raz spotkałam w jakby prawdziwym życiu, spotkałam moje widzki. Szczerze? To ja nawet nie wiem co powiedzieć. Na 3000 jak mi wybiło, to nie miałam jakby za bardzo nic chyba nie wrzuciłam, ponieważ nie miałam kompletnie z pomysłu, jaki specjal zrobić na to. Ale teraz jako, że wybiło 4000, to już powiedziałam nie, ja tego tak nie zostawiam, nie przemilczę tej sprawy, robię jakiś specjał. I jako, że zabrałam się za customy, robię konkurs! Ha! Nie wiedziałem jak za bardzo uczcić tą okazję i nie wiedziałem czy zrobić usuwanko czy konkurs. Ale jako, że konkurs chciałem zrobić już kilka miesięcy temu, ale nie miałem żadnego pomysłu na nagrody. Ponieważ takie zwyczajne łapka w górę albo intro czy coś zrobienie czy coś, to jakby nie uważam, że jest warte pracy jaką chciałam, żebyście złożyli w ten konkurs. I myślę, że custom będzie dobrą nagrodą. Nie wiem jeszcze, czy będą dwa pierwsze miejsca, czy będzie tylko jedno miejsce i to będzie właśnie do wygrania custom, którego jeszcze nie mam, ale będzie to po prostu custom niespodzianka. I może jakieś parę też dodatków, i może jeszcze jakiś rysunek albo coś. I na czym będzie polegał konkurs? A mianowicie konkurs będzie na nazwie Moje Marzenie. Czyli po prostu musicie zrobić maksymalnie 5-minutowy filmik o tym, taki jakby właśnie mini short film
o tym, jakie jest wasze marzenie. Największe marzenie, czy to zostanie kimś, czy to, nie wiem, uzyskanie, nawet nie wiem, może waszym marzeniem jest jakiś pet shop, czy nie wiem, waszym marzeniem jest zostanie youtuberem, czy waszym marzeniem jest jakiś zawód, czy ratowanie ludzi, ratowanie zwierząt. Po prostu cokolwiek z waszym marzeniem, przedstawcie to w postaci właśnie filmiku LPS. Może być to, nie wiem, macie sen o tym, jak to chcecie, coś, żeby się stało, albo na przykład we śnie macie wizję, właśnie śni wam się to, jak spełniacie swoje marzenie i na przykład się budzicie i potem macie dalsze jakby to, kiedy bierzecie właśnie się już do pracy, takie, skoro wam to się przyśniło śnie, to macie nadzieję, że macie siłę, żeby zrobić to, żeby to, aby to się stało się prawdziwe. Możecie nam ten pomysł użyć, ja możecie to użyć, jakby na tym zawzorować. Może chcecie pracować w jazdzie, ja bym chciała. Może chcecie zwiedzać świat, możecie też pokazać tylko właśnie, że na przykład codziennie jakby zbliżacie się do swojego celu, do swojego marzenia. Cokolwiek z waszym marzeniem, przedstawcie to w formie LPS. Co będę brała pod uwagę? W opisie będzie napisane, wypisane wszystko, na co będę zwracała uwagę w filmiku. I będę na pewno zwracała uwagę na to, jakby jakość tego filmiku, czyli światło, dźwięk, aktorstwo. Ogólnie czy właśnie zgadza się z tematyką, też pomysłowość i oryginalność. I resztę wypiszę, bo teraz nie mam pomysłu. Pracę musicie przesłać na mojego maila, który podam wam w opisie. Oraz tutaj macie napisane. Możecie to go również przesłać na YouTube, jeżeli chcecie, ale nie będzie on oceniany na YouTube. Mogę oczywiście wejść na ten filmik i na przykład napisać jakiś komentarz czy coś, ale on nie będzie oceniany, jeżeli nie będzie na moim e-mailu, ponieważ najważniejsze jest to, abym go miała na swoim e-mailu, gdyż wtedy przy okazji będę miała wasz kontakt, jeżeli akurat to ty na przykład się odkażesz zwycięzcą. Oczywiście osoby, które biorą udział, muszą wiedzieć to, aby na początek spytać się zgody opiekuna, czy mogą właściwie wziąć udział, ponieważ jeżeli właśnie wygrasz, to wtedy będziesz musiał mi podać swój adres, abym mogła wysłać tobie tą nagrodę w postaci paczuszki, gdzie jest custom i prawdopodobnie jeszcze parę niespodzianek mniejszych. Czas macie do 20 listopada, czyli do 20 listopada o godzinie 24 kończy się jakby możliwość wysyłania mi tych maili, swoich prac właściwie. I 22 ogłoszę wyniki, kto wygrał i oczywiście ile będzie miejsc i jakie będą nagrody. No, dokładnie jakie będą nagrody. Także ogółem jeszcze bardzo chciałabym wam podziękować za to, że byliście ze mną przez ten rok. Osoby, które były od moich początków tego kanału, to po prostu cieszę się, że jakby wytrzymaliście tyle. A nawet osoby, które wiedziały jeszcze mój pierwszy bardzo kanał, czyli LPS Mandzia 1, ponieważ wiem, że są takie osoby, ponieważ mi pisały, że oglądały mnie przedpremierowo, oglądały Creepy Bekę, jeszcze malutką Bekę, zanim właściwie stała się Beczką. Także jeszcze raz dziękuję za te komentarze, subskrypcje, lajki, chociaż bardziej to i tak mi chodzi bardziej o komentarze, za to, że piszecie te komentarze, że ogólnie oglądacie moje filmy, za to, że Jezus Mary, że w ogóle istnieje. Nie wiem. Boże, jak się cieszę. O, macie mój tyłek. Jej. Sexy tyłek Becky. Co? Mam do was jedno pytanie. Gdyż pod filmikiem, gdzie mówiłam o customach, pokazałam customek na sprzedaż, pytałam się jeszcze w komentarzach, czy chcielibyście, abym też robiła jakby na sprzedaż takie mebelki i właśnie jakieś, na przykład tutaj mam kanapę, które jest właściwie takie nie za bardzo jakby staranna, ponieważ to było jeszcze rok temu, chyba ją zaczęłam, dopiero wczoraj ją skończyłam, albo wczoraj. Zrobiłam również taką kanapę, bardzo właściwie to narożnik, który właśnie tak wygląda, jakby tutaj są takie poduszki, niby takie jakby poduszki mam teraz, nie wiem jak to się nazywa do końca, ale one są właśnie jakby przyklejone na stałe i to wszystko, troszkę to jakby wydać ten klej, ale to była moja pierwsza, którą lubiłam, także troszkę jakby też nie wyszłam aż tak starannie i na inne się już bardziej postaram, dowiedziała też bardziej jak je wykonać. Do niego jeszcze planuję zrobić poduszki z jakimiś wzorkami i z takiego samego materiału, jak jest sobie na kanapa, cały ten narożnik. I może jakiegoś innego i jakieś właśnie wzorki na tych poduszkach. I na tym narożniku zmieści się 4 do 5 LPS-ów. I takie pytanie do was, czy chcielibyście, żebym robiła takie właśnie kanapy, meble, jakieś regały, które jeszcze może będę robić. I właśnie dawała też na Allegro, jeszcze nie wiem jak zakończone cenę, czy na przykład takie zestawy, gdzie bym robiła, na przykład taki salon, gdzie bym robiła, byłoby w tym zestawie tego salonu, na przykład byłoby właśnie kanapa, stolik, jakieś dodatki i wszystko jakby własnoręcznie robione.
ponieważ nie wiem, czy jaka by była za to cena, ale chciałabym się zapytać, ponieważ lubię robić takie rzeczy, a po prostu to już potrzebuję pieniędzy i jakby customy i takie mebelki jakby jest na razie jedyny sposób, na jaki bym mogła zarabiać. Dużo osób pisało, że właśnie by chcieli, żebym takie robiła, także pytam się jeszcze raz i tu właśnie macie przykład, co by mogło być.